Mój Wysocki, 24. spotkanie z tego cyklu. Dziś przyjrzymy się piosence, w sumie chyba bardziej pieśni, Ja nie lubię. Utwór powstał w roku 69 dla filmu Opasne gastroli, czyli Niebezpieczne tournée. Taki nosi polski tytuł. A w biografii 30-letniego wówczas Barda to ciężki czas. Zaraz po pierwszej dużej nagonce ze strony prasy partyjnej i niewybrednych atakach oficjalnych działaczy kultury, czyli w sumie również kolegów po fachu. Poeta poczuł się zaszczuty, osaczony z wielu stron. Wytykano mu, i to było jednym z głównych zarzutów przy nagonce ze strony prasy państwowej, szkodliwe oddziaływanie na społeczeństwo za pomocą prawie że barbarzyńskich, wrogich myśli ustrojowej i ideą socjalizmu piosenek, wykonywanych w imieniu alkoholików, skazańców, żołnierzy karnych batalionów, cwaniaków, osobników, nie wpisujących się w radziecką świetlaną rzeczywistość. Do głosu doszło również narastające uzależnienie od alkoholu i później narkotyków, echo czego znajdziemy w tekście tego utworu. Z powodu tych uzależnień był systematycznie wyrzucany z teatru na Tagance, w którym od niedawna z dużym powodzeniem pracował i świetnie gdzie się czuł. Wysocki rozumiał, że to odpowiedź oficjalnych czynników na jego pierwsze amatorskie nagranie i upublicznienie kasety z kilkudziesięcioma własnymi piosenkami i ogromnie szybko rosnącą popularność jako artysty wymykającego się państwowym ideologicznym nurtom artystyczno-politycznym. Z perspektywy czasu zaliczono Wysockiego do grupy tzw. poetów czy też twórców lat 60., do których m.in. należał również i Jewtuszenko, i Okudżawa. Nie pozostawali oni w bezpośredniej konfrontacji czy też pozycji w stosunku do władzy, natomiast krytykę ówczesnego ustroju chowali za pewnymi metaforami, za tematami dalekimi od oficjalnych celów, czy też wzorców narzucanych, czy też wskazywanych przez władze państwowe społeczeństwu. Jego emocjonalną reakcją było napisanie tekstów uznanych zaraz później za perełki w jego twórczości. Spasicie nasze dusze, to jest Ratujcie nasze dusze, Polowanie czy też Obława na wilki. To robiliśmy na ten temat długie, długie spotkanie, jedno z pierwszych, Rozterki translatorskie, prawie godzinne. Czy też dzisiejsza, na którą serdecznie zapraszam, Ja nie lubię. Można by śmiało nazwać ten utwór życiowym credo Wysockiego. Utwór bardzo osobisty, podmiot liryczny, wiadomo, że jest nim poeta. Cóż, zapraszam do wysłuchania utworu oryginalnego, a później przyjrzymy się tekstowi, który nie jest tu zbyt trudny, ale o tym później. Ja nie lubię fatalnego schoda, a trzyźni nigdy nie ustają. Ja nie lubię любое время года, когда веселых песен не пою. Ja nie lubię открытого цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу, или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, что слово честь забыто, и что в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста я не люблю насилие и бессилие. Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю. Так, może zacznijmy od tytułu Ja nie lubię. Lubię w języku rosyjskim
nie jest prostym słowem. Równie dobrze można wyznać miłość kochanej osoby, ja ciebie lubię, ale równie dobrze można powiedzieć, ja nie lubię marożone, czy nie lubię lodów. Z miłością niewiele ma to wspólnego. Pierwszym takim pędzie translatorskim próbowałem przetłumaczyć to nie jako nie lubię, a ja nie cierpię, wręcz nie cierpię. I byłoby to chyba słowo bardzo adekwatne dla wyrażenia uczuć, emocji podmiotu lirycznego, nie, ale no nie, nie dało rady, nie dałem rady tego zrobić, dlatego że w puencie jest gra słów w ostatniej zwrotce puść pieryti bolszyje pieremieny, czyli nawet gdyby na horyzoncie już pojawiały się, miały się pojawić jakieś wielkie zmiany, ja eta nikagda nie polublu, czyli tu nie lublu i nie polublu. No, jeśli użylibyśmy nie cierpię, to nie ma chyba pozytywnej formy nie cierpieć. Cierpieć, no nie, to już nie jest to słowo. No chyba, że ktoś z was, moi drodzy, to zna takie formy. Ja, no nie doszukałem się. Tytuł mamy. Ja nie lubię fatalnego ischoda. Dziwne wyrażenie, fatalny ischod. U nas to przyjęło formę losu złych wyroków. Dlaczego losu złych wyroków? No, fatalny, jeśli przyjrzymy się dokładnie słowu fatum, czyli no, rzymskie uosobienie jakiegoś przeznaczenia losu. Nieuchronności, w języku rosyjskim również fatalny, znaczy jedno ze znaczeń jest to nieuchronny. A więc losu złych wyroków. No, chyba tak mogłoby to brzmieć. A drzyzni nikada nie ustają, to wiemy. Tak, i tu mamy kilka rozbieżności w pierwszej zwrotce. Nie lubię luboje wremia goda. Kagda wesołych piesien. W jednej z wersji śpiewanych przez Wysockiego mamy zamiast kagda wesołych piesień, czyli kiedy nie śpiewam wesołych piosenek, mamy wersję kagda ja baleju, ili piju. No, są takie warianty tekstu. Idźmy dalej. Chłodnego cynizma, no to chodzi o szczerość, tak, wastorżność. Wastorżność, jest to bardziej zachwyt, egzaltacja, ale no, patos, wyraz bliskoznaczny, rzeczywiście można to też oddać słowem patos. Czyże moje czytaj pisma, no to wiemy, tak, korespondencja, kontrola korespondencji w krajach niedemokratycznych jest czymś zupełnie naturalnym w pewnych rzeczach. Nie tylko nie mówiono przez telefon, ale też nie pisano z wiadomych powodów. Idziemy dalej. A tak, kagda na polowinu. Trudno rozumieć to wyrażenie. Ja nie lubię kagda na polowinu. A ili kagda prirwali rozgabor. Czyli może się to wiązać z kolejną frazą, więc możemy to tak rozumieć. Nie lubię, gdy ktoś coś mówi tylko tak na pół, tak, albo gdy urywa rozmowę, albo nie dopowiada do końca, lub ktoś zrywa rozmowę, bądź też przeszkadza w tej rozmowie, przerywając ją. No w sumie chodzi o to, że sprawa nie zostaje wyjaśniona do końca, więc jest, no nie to, że klarowna, by nie rzec mętna nawet, więc nie lubię mętnych spraw i rzeczy, ale takich niewyjaśnionych, niedopowiedzianych do końca. Lub gdy rozmowę rwie mi gość. Chyba tu mamy echo pana Młynarskiego, on bardzo lubił takie stwierdzenia, rwie mi gość, gość to, gość tamto. Tak, dalej mamy, nie lubię, strzelają w plecy, no to wiadomo, jest to, no, tak jakby swój strzelał, tak, w plecy, cios w plecy, strzał w plecy. Wystrzał w upór, czyli praktycznie z bliska w twarz, dokładnie chyba nawet, taki strzał prosto w twarz. Nam on się raczej słabo kojarzy, jeśli zatem w potylicę przetłumaczymy strzałą w potylicę, no wyraźnie jest to nawiązanie do wykonywania wyroków stalinowskich, choćby wspomnieć Katyń. Kolejne, nienawidzę splietni, widzę wersji. Również takie nieco trochę pokrętne wyrażenie. Splietni, widzę wersji. Co to może być? No, wyobraźmy sobie, że ktoś może, no nie plotkuje, ale może powtarzać jedną wersję lub drugą wersję. Z biografii i z wywiadów, czy też z rozmów Wysockiego mogłem wywnioskować na podstawie tych informacji, które znalazłem, że chodziło o prasę, artykuły prasowe, które przedstawiały, i to zdaje się, chodzi o tę nagonkę z 1968 roku, gdzie kłamliwie przedstawiono Wysockiego, jego twórczość i jakby no nie podano nieprawdy, natomiast ktoś podawał informację, która nie do końca miała odbicie w rzeczywistości. Wysocki później nawet prostował to również w prasie jakimś artykułem. Ja nie posiadam tego artykułu, ale jest on w obiegu i jeżeli ktoś bardzo chce, to można sobie to znaleźć, cóż tam Wysocki prostował. Prawdopodobnie jest to nawiązanie do tej właśnie krzywdzącej opinii w prasie. Bardzo
obrazowo powiedziane, cierwiej samnienia i pociestiej iglu robaków wątpliwości. No można powiedzieć, że kogoś toczy robak wątpliwości, no, rozterki wątpliwości, pociestiej iglu płociści, zaszczyty, honory. No igla to no, nie jest to przyjemne uczucie, kiedy te zaszczyty i honory nanoszą szkodę, gdzieś tam trafiają. No nie są to rzeczy dobre dla człowieka, stąd też Wysocki prawdopodobnie użył tego stwierdzenia, że igła, czyli tak jakby albo na coś nadepnąć, skaleczyć się, bądź jakby ta igła miała ukłuć za pomocą tych zaszczytów i honorów człowieka, czyli no, no, przynieść mu szkodę. Nie, my tu mamy jak rozterki, zaszczyty też mam gdzieś. No, nie jest to może literackie stwierdzenie, ale jeśli chodzi o Wysockiego, spokojnie mógłby coś takiego zaśpiewać. Proci sierści, tak, żelazo po szkle, to sobie zostawmy. No i znowu, uwierzoności sytej. Uwierzoność syta to jest takie samozadowolenie, taka pewność, pyszałkowatość nawet. Wszystko zależy ode mnie, ja jestem panem sytuacji i nic mnie nie zaskoczy. No, mamy chłodu bez ludzkich uczuć cienia. I jako przeciwieństwo, już lepsze pójść od każu tarmaza, czyli rzeczywiście mamy tu, puszczają hamulce lepiej, gdyby nawet miały puścić te hamulce, niż człowiek miałby żyć no, w taki sposób, w tym takim tej pewności siebie, więc już lepiej, gdy gorąca porwie krew. Choroba wieku, słowo cieście zabyta, czyli honor w zapomnieniu, to nie tylko wieku tamtego, ale wieku dzisiejszego. Dziś ludzie prześcigają się wręcz w paszkwilach, w oczernianiu drugiego człowieka, no, telewizja, media są tego pełne. Nie jest to uważane niestety też za honor, gdzie ktoś broni swoich prawd kosztem, no niestety, ale prawdy bądź honoru, godności innego człowieka, czyli obrażanie mu jest najprościej dzisiaj na topie, nie tylko wtedy, ale również dziś. Dość zagadkowe wyrażenie, когда я вижу сломанные крылья, nie lubię насилия i бессилия. Jednocześnie nie lubię gwałtu i bezsilności. Wysocki był człowiekiem o mocnym charakterze, energicznym, twórczym, więc z jednej strony nie lubił, gdy jego próbowano ustawiać w taki czy w inny sposób, ale z drugiej strony również nie rozumiał, nie lubił, gdzie ktoś w ogóle nie protestował i nie miał siły się bronić. Też no, trzeba byłoby czasami również coś powiedzieć w swojej obronie. Nie lubię gwałtu i bezsilności, tak to jest oddane i na końcu tej zwrotki. Bo to każdy raz piatra Chrysta. No, Chrystus poszedł na mękę dobrowolnie, rezygnując jakby z tego prawa do obrony, z prawa wyjaśnienia, czyli jakby bezsilnie, takie z własnej bezsilności, nie dobrowolnej. No, Wysocki też o tym wspomina. No i zwrotka bardzo osobista. Nie lubię siebie, kiedy tchórzę. No a kto siebie lubi, kiedy tchórzy? Mocne stwierdzenie, patroszą dusze, plują w te dusze. No takie były czasy i znowu naprawdę niewiele się zmieniło. Napluć komuś do duszy, czy też w duszę, nie jest to miłe. No i puenta. W puencie dokonałem pewnego, a może inaczej. Mamy tu pewną sugestię. Ja nie lubię manierzy i ariany. No manierzy to w sumie są takie place do ujeżdżania koni, do tresury koni. Areny, no wiadomo, jest to arena w cyrku. A dlaczego Wysocki miałby nie lubić tych aren w cyrku i do ujeżdżania koni, czy te stresury do pokazów jeździeckich? No jest to słowo firanka, nazwijmy je tak, słowa firanki. Za nimi coś jest, manierze, manieżna plościać, czyli plac w Moskwie, w samym centrum, na której odbywały się zgromadzenia, defilady, działy się jakieś wielkie wydarzenia i dzieją się wielkie wydarzenia państwowe. Areny, no nie mógł powiedzieć bezpośrednio, czy też trybun. Wiadomo byłoby, o co chodzi, więc prawdopodobnie użyto czegoś takiego stwierdzenia, manierzy i areny. Mamy tu trybun i przemówień, bo rzeczywiście milion mieniają od paru blu, no to już przeszło do... I nawet wiecie, moi drodzy, nie wiem, czy Wysocki sam stworzył to powiedzenie, czy wykorzystał funkcjonujące, przepraszam, nie zdążyłem sprawdzić, ale świetnie to pasuje. I teraz ja dokonałem tu zamiany. Nie mogłem, naprawdę nie mogłem znaleźć rymu, więc zamieniłem dwa ostatnie wersy. W oryginale mamy, nawet gdyby gdzieś tam te wielkie zmiany miały się pojawić, to ja tego nigdy nie polubię i tym jakby kończę, to jest puenta. Ja nigdy nie polubię. Zaczyna od ja, całą piosenkę zaczyna od ja nie lubię i kończy nie polubię. Nie dałem rady, zamieniłem te dwa wersy dla rymu,
Więc ja tego nigdy nie polubię, nawet u progu wielkich zmian, czyli akcent pada na wielkie zmiany. Być może Wysocki gdzieś tam przeczuwał już plecami to, co ma się zmienić w Związku Radzieckim. 69, 70, no to były już lata takie lekkie odwilży, gdzie ludziom żyło się coraz lepiej. Były to czasy Breżniewa, tak? Później już Andropowa. Już ten terror chruszczowski mijał, więc można było już czuć ten taki wiaterek, lekki, ciepły powiew tego nieco luźniejszego życia i jednocześnie też dostatku. I mimo wszystko nie przekonywało go to do tych wartości, które są deptane dziś, czyli w jego otoczeniu, w jego środowisku, w jego społeczeństwie. Nigdy tego nie zaakceptuje i stąd wynika również to napięcie między sposobem życia, jakim chciałby żyć i takim, jakim zostaje zmuszony do jakiego. No, nazwalibyśmy dziś tę piosenkę Protest Song i chyba tak trzeba ją odbierać. Cóż, zapraszam do wysłuchania polskiej wersji tego utworu. Żegnając się z wami, moi drodzy, od razu zapowiem małą przerwę. No, zbliżają się wakacje, czas urlopu. Uważnie słuchacze zauważyli, że w naszych prezentacjach w tej całej, w tym kalejdoskopie Wysockiego pojawił się już niedawno Cohen. I jeśli można było dobrze się wczytać, prezentacja numer jeden. Oznacza to, że jeśli dobrze pójdzie, to serię Cohenowską będę rozwijał. Jeżeli jest jeden, no to i drugi, i trzeci, daj Boże. Nie będziemy się również przyglądać poezji Cohena. Muszę powiedzieć, że robiąc utwór If It Be Your Will, bardzo mi się to spodobało. Angielski nie jest moją mocną stroną. Zmusza do szperania, szukania, do konsultowania się. No ale dziś świat jest otwarty i są ludzie, którzy są w stanie pomóc, wyjaśnić, wytłumaczyć. Cóż, dlaczego nie? Bardzo lubię, nie ukrywam, i Wysockiego, i Cohena. Także wakacje przed nami, teksty będą już szykowane do tłumaczenia, materiały też. Mam nadzieję, że zaowocuje ten letni urlop kilkoma, no myślę, ciekawymi utworami, które już mam na oku, ale na razie nie będę zdradzał, uchylał zbyt mocno rąbka tajemnicy. Dziękuję za uwagę serdecznie. Zapraszam do wysłuchania polskiej wersji piosenki Ja nie lubię. Nie lubię losu, złych wyroków i życie mi nie nudzi się. Nie lubię takiej pory roku, której radośnie nie brzmi moja pieśń. Nie lubię cynizmu i oschłości, nie wierzę w patos, a także brzydzę się, gdy obcy ktoś z niezdrowej ciekawości przez ramię czyta listy me. Nie lubię mętnych spraw i rzeczy, albo gdy rozmowę rwie mi gość. Nie lubię, gdy strzelają w plecy i strzałom w potylicę mówię dość. Ja nienawidzę lotek w prasie, szczerze, rozterki i zaszczyty też mam gdzieś, albo pod włos, gdy ktoś mnie ciągle bierze, lub gdy po mnie jadą jak żelazem po szkle. Nie lubię chłodu, bez ludzkich uczuć cienia, już lepiej, gdy gorąca porwie krew. I boli mnie, gdy honor w zapomnieniu i gdy za honor po twarz brana jest, gdy skrzydła łamią i kruszą kości, współczucia we mnie nie ma, gdyż nie lubię gwałtu i bezsilności, i tylko szkoda tego, co wziął krzyż. Nie lubię siebie, kiedy tchórze, gdy niewinnych biją, czuję złość. Nie lubię, gdy patroszą duszę, tym bardziej, gdy pluje mi w nią ktoś. Nie lubię trybun i przemówień, tam wodę z mózgów robią nam. Ja tego nigdy nie polubię, nawet u progu wielkich zmian.